W LB nie przestaje zaskakiwać. W Ekstraklasie po serii porażek Piorun Załdrze przeszedł w tryb serii zwycięstw. Ale dziś skupimy się na starciu Wolves z Old Blue Angels. Oba zmierzają do pierwszej ligi. Na ratowanie sezonu czasu coraz mniej i mimo, że na przykład w pierwszej połowie prezentowanego meczu z Wilkami byli w stanie powalczyć, to w drugiej odsłonie worek z bramkami się rozwiązał i skończyło się demolką. Wilki natomiast, mimo waleczności i już sporej jak na Beniaminka zdobyczy punktowej, wciąż pozostają w strefie spadkowej. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to Wilki zamienią się ligami z Tygrysami. Ekipa Tigers lideruje na zapleczu, a ostatnio pokonała walczącą o awans drużynę Football Crew. Szalony mecz, w którym Tygrysy cały czas goniły wynik, a dogoniły w ostatniej niemal chwili po bramce Nowaka, który nie ma litości dla kolejnych rywali, a w omawianym starciu trafił 5 goli. Do tego w tym sezonie trafia w każdym spotkaniu. Dużo straconych bramek, dużo strzelonych, ale jak słyszałem, miałeś pretensje, czy niezadowolony byłeś z postawy zawodników ofensywnych? Pretensje miałem dlatego, że wiem, że ich stać na bardzo dużo. No a dzisiaj, jeżeli przekwitujemy w obronie piłkę, zagrywamy do przodu, no to nie może być jakieś 70% strat z przodu. No i przeciwnik musimy więcej gonić. No i z tego były tak naprawdę bramki, więc dlatego moje niezadowolenie było z tego powodu. No ale zrehabilitował się Łukasz piękną bramką ostatnią, de facto dającą na wygraną. Także gratulacje dla Łukasza, gratulacje dla drużyny. Myślę, że nie będę skromny, jeżeli powiem, że brniemy po zwycięstwo w pierwszym miejscu. Oceniając, patrząc, gdzieś tam kalkulując, myślę, że każda drużyna jest, żeby ograć ją, żeby wygrać. Raz są lepsze dni, raz są gorsze dni. Więc myślę, że nastawiając się, że ta drużyna jest lepsza, bo ma pierwsze miejsce, a ta drużyna jest gorsza, bo ostatnio nie ma to sensu najmniejszego, zawsze tłumaczę i mówię moim kolegom tutaj, że nie nastawiamy się, bo to gdzieś w podświadomości w psychice później się odbija na meczu. A to nie ma sensu po prostu. Żar Tropików i brak sponsora walczą również, tylko że ich celem jest utrzymanie. Po bezpośrednim meczu Czerwoni utrzymali jednopunktową stratę do Żaru. To ważne, bo Palmy są tuż nad strefą spadkową. Na nic zdał się hat-trick Płatka. Cóż z tego, że Okoniewski obronił strzał głową Lejszczaka, gdy po chwili musiał uznać wyższość znów główkującego snajpera. Całość dopełniła strata 2 punktów na kilka chwil przed końcem spotkania. Brak sił po meczu to chyba dobra oznaka, bo wywalczony ten remis. Punkt zdobyty czy 2 stracone jednak? Myślę, że z naszej perspektywy rzeczywiście to był bardzo ciężki mecz. Daliśmy z siebie wszystko, co widać. Udzielamy wywiadu na ostatnim tchu, ale tak naprawdę myślę, że to był mecz o 6 punktów albo o 1. Także dobrze, że nie oddaliśmy 6 punktów przeciwnikom, a zarobiliśmy po jednym punkcie. Myślę, że to jest sprawiedliwy wynik. W perspektywie tego, co się działo na boisku. Debiutujemy w tej wyższej klasie rozgrywkowej. W obecnym składzie uzbieraliśmy 7 punktów, więc trzeba wpisowe zapłacić. Myślę, że się rozkręcamy z każdym meczem. 2 mecze bez porażki ostatnie, także myślę, że dobra droga przed nami jeszcze. W drugiej lidze bez większych zmian i bez nagrań w minionym tygodniu. Więc na koniec zachęcam do obejrzenia skrótów z meczów Super i pierwszej ligi. A na potwierdzenie, że warto, kilka wypowiedzi pomeczowych. Uwaga dla stęsknionych za głosem Andrzeja Jaskowskiego, który przez lata przyzwyczaił do wywiadów. Po zdobywaniu przez wielką niewiadomą kolejnych pucharów będzie też jego wypowiedź. Dużo sytuacji w końcówce, każdy już postawił wszystko na jedną kartę, chciał zdobyć gola. No. Faktycznie mogliśmy więcej strzelić niż jedną bramkę, a oni nam nie zagrozili. Za to w drugiej połowie, tak jak powiedziałeś, na początku trochę nas przycisnęli, ale myślę, że trwało z 5, może 10 minut i potem wróciło wszystko do normy. Remis nas nie satysfakcjonuje. No, mieliśmy więcej sytuacji, mieliśmy totalną przewagę w sytuacjach. No ale cóż, no po tym 1-0 dla przeciwnika, no i trzeba szanować i remis. No. Nasze ostatnie mecze wyglądały tak właśnie, że później nie udało nam się wyrównywać, więc szanujemy ten remis, ale nie jesteśmy z niego zadowoleni. Wiemy. Ci, co czekają na tabelę, niech przestaną. W tym tygodniu wyjątkowo ich nie będzie. Tych tabelów oczywiście, nie tych czekających.